przekładu. To jest krótki przekład, ale bardzo go sobie cenię, bo wprowadził do polszczyzny, nie wiem, czy ktoś próbował to uczynić wcześniej, może tak, ja tego nie wiem po prostu. Otóż wprowadził tę pieśń, w której, no, problemem było najpierw, jak przetłumaczyć Les Bleus. To się stało, że niezależnie mój wydawca, Bogusław Kiernicki i ja wpadliśmy dokładnie na ten sam pomysł, że to będą oni. Dzwonił do mnie specjalnie, pamiętam tego wieczora, kiedy wprowadzałem tę piosenkę do programu i właśnie też się nad tym głowiłem. Ale druga rzecz, że proszę Państwa, ci Wandejczycy byli bardzo pobożni. Ich symbolem, ich znakiem było serce Jezusowe, takie czerwone serce z krzyżem przypinane na kurtkach chłopskich. A jednocześnie byli royalistami, to znaczy odstąpili rewolucji po to, żeby przywrócić prawowitego Pana. Otóż Seigneur to jest Pan w znaczeniu Chrystus, Bóg, ale w niektórych zwrotkach to brzmi inaczej. I w pierwszej zwrotce miałem problem. Teraz w tym odmienionym wariancie tłumaczenia usłyszeliście Państwo, że tam jest Zbawiciel Jezus Chrystus Pan. To brzmi po polsku, to niesie. Po francusku jest to króciutkie i jest dwuznaczne, ponieważ brzmi po francusku Nous n'avons qu'une peur au monde, my z całego świata boimy się tylko jednego. C'est d'offenser notre Seigneur. A żeby nie był, powiedzielibyśmy w dawnej polszczyźnie, oprymowany, nawet nie zagrożony, tylko atakowany, nasz Pan, Seigneur, ale to jest zarówno Bóg, jak i równie dobrze Król Pan. Jest to podwójne, więc w tej pierwotnej wersji starałem się to pogodzić i to brzmiało, jeżeli jedna nam trwoga pozostała, ażeby nie ucierpiał Pan. To jest dosłowne, ale to nie jest na tyle dobitne. Postanowiłem to zmienić. Zrobiłem to tuż przed Państwa wejściem tutaj i zbyt drobnymi literkami sobie zapisałem. Jako, że tekst jest złożony z jednosylabowych słów idących po sobie. Troszeczkę to stracha, by tak pisać. Strach, by trwać we czcinie ustawa. A teraz wspomnienie o naszym duszpasterzu, niezwykłym człowieku. Chciałbym, aby można było się do niego modlić. On oczywiście był też pełen ludzkich ułomności, ale to był niesamowity człowiek, Tomasz Pawłowski, który został założycielem Beczki Krakowskiej, był też wcześniej w Poznaniu i potem był w Poznaniu. Wtedy ja właśnie miałem to szczęście, że trafiłem do duszpasterstwa. Wychował bardzo różnych ludzi, można powiedzieć od prawa do lewa. Z tego czasu, lat 80. w Poznaniu, to miał paru ministrów chyba później, badaczy literatury chyba, oczywiście także działaczy społecznych, w tych grupach, które zorganizował. I zaczął też od konspiracji w latach wojny. A za Beczkę i za całość działalności dostał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego Polonia Restituta. I to była cała wyprawa. Był wtedy już na wózku w Rzeszowie, w takim ciężkim stanie zdrowia, ale wtedy w fazie lepszej i mam z tego zdjęcia, to była wzruszająca uroczystość, jak komu, tak komu, ale jemu się to rzeczywiście bardzo należało. I musiała powstać z inspiracji naszych kolegów, bo sam bym trochę nie śmiał, ale potem postanowiłem, że trzeba go jednak spróbować uczcić w piosence. Ona jest dostępna też w internecie, tak jak teraz zdaje się to wszystko leci w internet, ale w takiej wersji troszeczkę pełniejszej, z instrumentami na pełne lecie istnienia zakonu dominikańskiego. Zagraliśmy to w Warszawie i jak Państwo wystukacie jacekkowalski.pl, a potem wejdziecie w taki zakładkę do posłuchania, to wejdziecie na YouTube, na sam YouTube, tam trudno to wyczuć. I na tym moim YouTubie jest pieśń o Tomaszu Pawłowskim i różne inne. Mówię to po to, żeby się reklamować oczywiście, a teraz już przejdę do reklamowania sławy ojca Tomasza, która reklamy nie potrzebuje, ale zawsze dobrze o niej mówić. Człowiek się grzeje światłem tego wielkiego człowieka wtedy. Jak to się stało, że się tak niesamowicie Tomasz Pawłowski objawił w dominikańskim habicie? Żył w Poznaniu w czas dziejowej, rusko-szwabskiej nawałnicy, na Jeżycach przy Gajowej, w secesyjnej kamienicy. Buzię miał pucułowatą, długie, jasno-złote włoski, a nazywał się on Tomasz Zygmunt Kazimierz Pawłowski. Się w Warszawie bił w powstaniu, za Stalina trochę siedział, aż nareszcie Boży Anioł w imię Boże mu powiedział. Na co bezczynnie trwacie nieużytecznym sługą, trzeba by habit wdziać, no i w długą, no i w długą. O,
Wysyłam cię, Tomaszu, mocą mojego słowa. Na koniec świata pójdziesz, a nawet do Krakowa. Ogłaszać masz nadzieję inteligenckiej tłuszczy, aż łeb ci wyłysieje, a ja cię nie opuszczę. Jak to się stało, że się tak niesamowicie Tomasz Pawłowski objawił w dominikańskim habicie? Poznań, Kraków, Poznań, Rzeszów, mocą Bożą powołane, duszpasterstwo zwane beczką, duszpasterstwo szopką zwane, grupki tajne, grupki jawne, jazz i juwenalia czarne, sprawni i niepełnosprawni, niepoprawna niepoprawność, siły moc nie do przebicia, zmysł praktyczny i proroczy, a stało się to przez Pana i jest cudem w naszych oczach. Na co bezczynnie trwać? Nieużytecznym sługą trzeba by w habit wdziać. No i w długą. Powiodę cię, Tomaszu, przez góry i przez miasta, aby komuny bezsens mym sensem pozarastał. Powiodę cię do braci, do sióstr ode mnie danych i dam ci, że nie stracisz tych, których otrzymałeś. Jak się to stało, że się tak niesamowicie Tomasz Pawłowski objawił w dominikańskim habicie? Zmierzchy, wschody i zachody, lasy, pola i polany, kielich w niebo uniesiony, Jezus Chrystus, Pan nad Pany. Kiedy mówił, to wymiatał i nie było miserere, tylko było kontemplata, semper aliis tradere. Jeszcze w oczach trwa i wzrusza kałdun i łysina jego, jeszcze dźwięczy w naszych uszach jego credo, jego credo. Na co bezczynnie trwać? Nieużytecznym sługą trzeba by habit wdziać. No i w długą. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, i w ciało wciąż za mało Chrystusem przeniknięte, w chleba przeistoczenie, sweter i górskie buty, i w szanse na zderzenie czołowe z absolutem. Jak się to stało, jak się to stało, że było, że się nam właśnie się przydarzyło.